Opcja pierwsza. Przystanek na żądanie. Szwedzkie góry. Obok głazu Adama Wodziczki jest szlak oznakowany tabliczką. Prowadzi na południowy wschód, w stronę Jeziora Budzyńskiego i Szwedzkich Gór. Szlakiem dostaniesz się do punktu widokowego. Tam odtwórz nagranie dalej. Stoisz na drewnianej platformie widokowej. Wyobraź sobie, że rosnący wokół sosnowy bur wypełnia się śmiechem i miłym trzaskiem ogniska. Lecz nie był to wesoły czas dla pierwszej Rzeczypospolitej. To szwedzcy żołnierze stacjonują między Ozami. Archeologiczne znaleziska mogą potwierdzić takie przypuszczenia. Pomiędzy szwedzkimi górami znaleziono fragmenty glinianych naczyń, kości zwierząt i groty bełtów, to znaczy pocisków do kuszy. Teren jest chroniony ze względu na występowanie muraw na piaskowych. W szwedzkim obozie stoczono inną bitwę, z klonem jesionolistnym, który jest gatunkiem inwazyjnym. Zagrażał on stepowym gatunkom roślin, które występują tylko w tym regionie. Teraz czekacie powrót do jeziora kociołek. Nadal są dwie trasy do wyboru.